Zebrałem na kamerkach 9 osób homoseksualnych. Problem w tym, że dwie z nich kłamią i tak naprawdę są hetero. Zadaniem graczy jest wygłosowanie heterosów. Mają na to 6 rund, jeśli im się to uda, wygrają 500 zł. Każda runda będzie trwała 10 minut. Szukamy heterosów, let's go. Kurde, zacznijmy od tego, żeby się przedstawić może. To ja jestem Maja i jestem osobą homo. Mam 18 lat i nie wiem co więcej. Mam na imię Zuzia, też jestem osobą homo, też mam 18 lat. Ja jestem Emilka. Też jestem homo i mam 18 lat, tak samo. Wszyscy są tacy sami, what the fuck? Okej, to jestem Martyna, jestem lesbijką i mam 21 lat. Hej, to ja też jestem Zuza i mam 18 lat i też jestem homo. Ja jestem Gabriel, mam 19 lat i pochodzę z miejscowości daleko Przemyśla i jestem gejem. Ja mam na imię Gabrysia, mam 20 lat i jestem lesbijką. Cześć, jestem Franek, jestem gejem, mam 18 lat. Cześć, jestem Ola, mam 18 lat, za niedługo 19 już i jestem homoseksualistą i tyle. No chyba ktoś tu kłamie. Ja mam takie pytanie, myślę, że okej, na początek. Jak się dowiedzieliście, że jesteście osobami homoseksualnymi? Dobre pytanie. Geneza, no. Mogę ja zacząć, że no u mnie to w sumie jest problematyczne, że przez to, że jestem osobą transpłciową, to u mnie zawsze jakieś tam doświadczenie z chłopakami zawsze było. I no, nie wiem, myślę, że tak w sumie od zawsze, ale no jeszcze były tam jakieś sytuacje, że no myślałem, że jestem bi, ale tak pewny to jestem już od jakichś 3 lat chyba. To może teraz 7. Okej, to pod koniec podstawówki w tej klasie. Już poszłam na imprezę i jak na imprezach to wyglądało w wieku tam 14 lat. To każdy się całował z każdym. No i pocałowałam się z dziewczyną. No i na początku było, że jestem bi, no a teraz już jestem pewna 100%. A, czyli wtedy momencie coś w tobie pękło, tak? Dokładnie. Ale że w 6 klasie na imprezę? To jest życie, nie no. Ja może miałem 13 lat albo 12. Oglądałem taki serial The 100 i był tam taki aktor, który mi się strasznie podobał. Bellamy, Bob Marley. No i w sumie wtedy się już jakoś dowiedziałem, że jestem gejem. To ja w sumie już od podstawówki wiem, że jestem homoseksualistą. No bo jakoś mnie tak nigdy chłopy nie kręciły, a laski to w sumie fajne i tak dalej, co nie fajnie się gada, a chłopy to tam plułam właśnie na nich. Dobra, to może teraz ja. Ogólnie u mnie to było bardzo dziwne i na początku byłam jak nie, to po prostu jest jak ładna jest, ładna, ale w 2020 miałam przyjaciółkę, jakoś doszło do zbliżenia i w sumie wtedy tak bardziej poznałam siebie. Kiedy się poznałam, doszłam do wniosku, że jakby podobają mi się tylko dziewczyny, bo jakby do chłopaków, mężczyzn nigdy nie miałam jakiegoś takiego popędu. U mnie się zaczęło fazą bi i to bardzo długą fazą bi, ale po pierwszym związku z chłopakiem było to tragiczne. Już wiedziałam w tym momencie, że jest mi bliżej do dziewczyn, znaczy do bycia z dziewczyną. Idąc do liceum poznałam swoją obecną dziewczynę i skąd jesteśmy razem, to już wiem na 100%, że jestem już w pełni homo. No to ja ogólnie w podstawówce tak bardziej mnie jakby... Myślałam, że jestem hetero i jakby próbowałam z chłopami i to absolutnie nie było to. Później poszłam do liceum i tam była taka jedna laska and it just clicked. Jak ja wtedy zrozumiałam to wszystko, że dlatego mi z tymi chłopami nie wychodziło, to miałam takie, aha, o to chodziło, dlatego ja nie umiem być w związku. Nie wiem, kogo tu można podejrzewać. Wszystkie historie brzmią legitnie. Jak chodziłam do podstawówki, to jakoś nigdy nie potrafiłam faktycznie się zainteresować mężczyznami. Gdzieś tam, no wiadomo, byli ładni chłopcy, ale to nigdy nie było tak, że jak pomyślałam, że miałabym cokolwiek z nim, nie miałam jak No i wtedy naszło gimnazjum i przyszła do szkoły nowa dziewczyna i ogólnie to była taka sytuacja, że nikt jej nie lubił i dosłownie była śliczna, była super i nie mam pojęcia, dlaczego każdy miał z nią problem. I na początku myślałam, że to jest takie tylko nie no, szkoda ci jej, chcesz jej jakby pomóc, no ale później po dłuższym czasie okazało się, że to jednak nie jest tylko to. No i jak zrozumiałam, że jakby mi się podoba, to po prostu byłam jak okej. No to teraz to jestem ja. No i właśnie nie byłam pewna, czy jestem bi, czy nie, ale jakby niedawno powiedzmy, że próbowałam się o tym przekonać i jednak totalnie mężczyźni, sorry, ale... Generalnie ja mam bardzo podobną w sumie historię do kogoś, stąd tutaj nie pamiętam, przepraszam, kto to powiedział, bo ja na początku tak w 7-8 klasie zaczęłam rozważać, czy może jednak jestem bi, bo zauważyłam i w ogóle zobaczyłam dopiero taką perspektywę, że faktycznie może coś jest na rzeczy, że podobają mi się też kobiety, ale dopiero
jak poszłam do liceum i poznałam moją przyjaciółkę, to w wakacje po pierwszej klasie liceum okazało się, że nie miałyśmy takiej czysto platoniczno-przyjacielskiej relacji i weszłyśmy w związek i jesteśmy do teraz razem. To ja się wtrącę tylko, bo jeszcze mamy 3 minutki, a zaraz będzie głosowanie, także jeżeli ktoś komuś śmierdzi, to od razu wysuwajcie oskarżenia. Dobra, to może już takie konkretne pytanie, to jest do 8. Ja jestem ciekawa, jak twoi koledzy na to zareagowali, że jesteś gejem, czy o tym wiedzieli, czy ukrywałeś to jakoś? Szczerze, to mnie nikt o to nie pyta, więc jak ktoś się spyta, to jakoś tak nie reaguje za bardzo na to, bo nie wiem, no jestem w szkole takiej plastycznej i tam raczej każdy jest taki tolerancyjny. No dobra, plastyk. To moje następne pytanie będzie o coming out na pewno. To myślę, że nie zdążymy akurat teraz, zostały 1,5 minuty. Pokażcie swoje dłonie, bo jakby lesbian... Hands are the thing. Coś nam dały te dłonie? Tak! Dużo. Ja tak tylko szybko powiem, że geje mają gay radar, więc jakby to jest wyczuwalne. To prawda. Tak. Akurat mój gay radar jest trochę zepsuty, on jakoś mi nie działał od zawsze. Czasami się zdarzy złoty strzał. To słuchaj, przyda ci się to, bo za 50 sekund głosujemy. A mamy jakieś typy nasze? Ja aktualnie nie. Nie, ja na pewno nie podejrzewam trójki. Jakby tutaj... Totalnie homo vibe ma. Tak, dosłownie. Czwórka też, takie czerwoniutkie włosy też tak pasuje, no i piąteczka też ma taki bardzo homo vibe. Ale w ogóle trójeczka, masz bardzo ładny makijaż, bardzo mi się podoba to chłopie. Bardzo ładnie. Przykładam dużą wagę do tego. I zbliczowałam sobie brwi ostatnio. Koniec! Ja nie wiedziałem, na kogo głosować, ale na szczęście ja nie muszę głosować. Wy natomiast musicie. Ja chowam kamerkę, żeby nikt nie wiedział, na kogo głosujecie. Zastanówcie się dobrze i napiszcie numer osoby, którą chcecie wyrzucić. A można pokazać? Można na palcach, można na telefonie, można na kartce. Może po migowemu? Nie umiem migowego. Ale czekaj, numerki migowo to chyba są normalnie na palcach, nie? A nie mam pojęcia. No to co? Ja jakbym chciała z góry przeprosić. Ja niczego nie żałuję. Słuchajcie, mam wyniki. Mamy jedną osobę, która zebrała 3 głosy. To jest na tyle istotna przewaga, że pozwoli tej osobie opuścić ten program. I jest to numer. Jest to numer... 8. W dzisiejszym odcinku tuż po odpadnięciu dowiemy się prawdy o danym graczu. Także impostorzy mają troszkę trudniejsze zadanie. Także 8, możesz nam powiedzieć, jaka jest prawda o tobie. No, jestem heter. Zgadza się, pierwszy strzał i już macie pierwszego agenta. Dobry Brytina. Gej radar nie zawodzi. Gramy 6 rund w razie czego, nie? Więc macie jeszcze 5 strzałów. Bez zwlekania przejdziemy do drugiej rundy. No powodzenia. Ale powiem wam, że to jest tak dziwne, bo jakby nigdy nie musiałam udowadniać swojej orientacji. Ja miałam tak samo, to jest strasznie dziwne. No, kamienia, dawaj. Okej, okay. Mogę zacząć. U mnie wyglądało to tak, że zadzwoniłam do mojej mamy. Już miałam wtedy dziewczynę. Chciałam im poinformować. Zadzwoniłam do mojej mamy, czy pójdzie ze mną na spacer, czy się porozmawiać. Poszła, pogadała ze mną, ale powiedziała, że wszystko okej, że to rozumie, całość się zaakceptowała, a za mnie tak schodziły emocje, że cały czas płakałam, a też było wszystko okej. Okay. Więc cała rodzina wie i nie ma żadnego problemu, wszyscy akceptują i wspierają. Jakby twoi znajomi się domyślali, że... Oczywiście, że tak. Ciężko się nie domyśleć. Generalnie u mnie to była bardzo dziwna sytuacja, ponieważ jakby po mnie było widać, że po prostu coś jest nie tak, co nie? Że tutaj niekoniecznie wolę chłopców, bo kiedyś też tak miałam takie króciutkie włosy i tak dalej. I na moje 18 urodziny, coś na sobą przy stole. Ja się mnie pyta. Ola, słuchaj, bo ty już masz 18 lat. Ty chyba możemy porozmawiać na to? No? No tak. Ty boisz dziewczynki czy chłopców? A to? No dziewczynki. A ona to prawa, tak, chodź się przytul. Jakby zaakceptowała, a otoczenie generalnie już to wcześniej wiedziało, bo no po mnie było widać i tak dalej, co nie, jakby oni też są kilka tolerancyjni, więc jakby nie miałam z tym żadnych problemów. Ogólnie to u mnie było tak, że jak ja weszłam w swój pierwszy związek, to bardzo bałam się reakcji i moich rodziców, i w sumie znajomych. Kiedy już byłam tam jakiś czas w związku, no to moja mama takie, coś między wami jest więcej, a nie ukrywaj tego. Ja mówię, mamo, nie. I w pewnym momencie po prostu byłam jak, to już jest męczące i poszłam do mamy, mama w sumie zareagowała dobrze, myślałam, że będzie gorzej, ale było dobrze, później już reszta rodziny się dowiedziała. Reakcje były różne, no ale ci, co jakby mają mnie
wspierać i tolerować to, co jakby robią, a ci, co nie, no to jakby jest mi przykro, ale jakby w większości otrzymuję wsparcie. U mnie coming out nastał dopiero przy moim związku aktualnym, tak po paru miesiącach. Moja mama zaczęła się interesować, czemu ja tak dużo z nią spędzam czasu i kompletnie nie wiedziałam, jakie podejście moja mama ma w ogóle do tego, bo nigdy nie rozmawialiśmy na takie tematy. No ale wszystko przebiegło spoko, mama musiała dużo zrozumieć, bo ja rozumiałam pewnych rzeczy. A tak wśród znajomych to trafili mi się cudowni znajomi w momencie mojego odkrycia i nigdy też nie mieli z tym problemu, wszystko to było dla każdego zawsze takie naturalne, że nie musiał być to jakiś wielki coming out, tylko po prostu hej, to jest moja dziewczyna, a spoko. U mnie rodzinka zareagowała jak najbardziej w porządku, bo ja dopiero jak właśnie byłam z moją pierwszą dziewczyną, to im o tym powiedziałam, ale oni są bardzo tolerancyjni, więc jakby wszystko totalnie zrozumieli. A otoczenie, no jestem z mojej wsi, więc jakby moi bliscy znajomi byli okay with that, ale reszta jakby znajomi znajomych tam, no nie było za ciekawie na wiosce, jak się dowiedzieli, ale już teraz wyjechałam stamtąd, więc spokój. U mnie to było tak, że znajomi wiedzieli dawno, znajomi wiedzieli już, kurczę, naprawdę bodajże w gimnazjum, kiedy ja się dowiedziałam, ale rodzinie nie mówiłam zbyt szybko, bo uznałam, że nie wiem czemu, jakby uznałam, że powiem, jak sobie kogoś znajdę. No i znalazłam sobie wtedy moją dziewczynę i pierwsze, komu powiedziałam, to mojej mamie i babci. Pamiętam, że właśnie z mamą się popłakałyśmy obie. Babcia też zareagowała bardzo spoko, mój brat powiedział, że nawet się cieszy, że tak jest, a nie inaczej. A mojemu tacie nigdy nie powiedziała, więc nie wiem skąd on wie, ale wie i też jest jakby okej, także całe moje środowisko jest cudowne i kocham ich i naprawdę dziękuję za wsparcie. Okej, no to ja nie mówiłam nigdy nikomu o tym na samym początku i w bardzo dziwny sposób chyba moi rodzice to sami odkryli. W sensie, no dobra, może nie w taki dziwny sposób, bo ja bardzo małymi krokami chyba sama do tego dążyłam. Bardzo nieświadomie, bo na przykład w pokoju zaczęłam od tego, że gdzieś tam wywieszałam więcej zdjęć z moją dziewczyną, która oni myśleli, że jest moją przyjaciółką. Później nagle losowo tęczową flagę przyczepiłam na ścianę. Po jakimś czasie, jak miałam kryzys, to moja mama do mnie przyszła i powiedziała mi, że ale wiesz, że my wiemy, że ty jesteś z imię, więc generalnie bardzo uroczo. I myślę, że właśnie jedyne negatywne komentarze, no to tam dalsza trochę część rodziny, właściwie, że nie aż tak dalsza, ale po prostu nie mieszkająca ze mną pod jednym dachem, o tak. I no jakieś tam teksty rzucane czasami na ulicy, jak jechałam gdzieś do mojej rodziny dalej, do mniejszych miejscowości. W Warszawie, skąd jestem, parę razy też się z tym spotkałam, ale nie jest to aż tak częste i nauczyłam się po prostu może to ignorować i może dlatego na to aż tak nie zwracam uwagi. To u mnie to było w sumie tak, że moja rodzina nawet o tym nie wie, wie tylko moja siostra starsza, ale ona ma to wywalone tak szczerze. Znajomi, ja mam w sumie głównie ludzi z tego środowiska, więc jakby nie ma problemu żadnego, ale na mieście, no to jak mnie tam czasami ktoś, nie wiem, mnie zaczepi i powie, że haha Pokémon, haha i w ogóle, to się czym, nie ma się czym przejmować, ale tak to nikt, praktycznie moja cała rodzina prawie nie wie, a tak to w sumie wywalone. Okej, to chyba wszystkich mamy? Może na ten, na kamerce tak chociaż odrobinę obszar, w którym jesteście, to często dużo też mówi. Mój obszar został zbudowany 5 lat temu, tam mam firankę, tutaj mam mój zestawy klocków Lego, kolekcję mam. Ja aktualnie jestem u dziewczyny, więc mogę pokazać. Oszkara. Chyba pokazujcie wszyscy naraz, bo zostało 50 sekund. Ja mieszkam. Nie, ja mam bardzo bałagan w pokoju, więc ja nie wiem, czy ja chcę to pokazać. A ja mam polską flagę. O jest, patriotyzm. To jest moja słynna tęczowa. Taka drobna, nie rzuca się w oczy, no. To jest mój faworyt. Nie wiem, czy widać papaja tęczowego. No dobra, słuchajcie, jesteśmy po czasie. Właśnie minęło 10 minut, czeka nas kolejne głosowanie. Pamiętajcie, że jeszcze jedna osoba się tutaj czai. Jeszcze jeden agent jest w waszym gronie. Czego ja tego w ogóle nie widzę? Ja też i mam z tym ogromny problem. No słuchajcie, w tamtej rundzie ósemka dostała 3 głosy, myślałem, że to jest dużo. Natomiast w tej jedna z osób otrzymała 6! 6 głosów! Pewnie dla większości z was nie będzie to zaskoczeniem, bo tylko 2 inne głosy padły na pozostałe osoby. Ale w tej rundzie pożegnamy się z numerem... 1.
Tak myślałam. Teraz dowiemy się, jaka jest prawda, jedyneczko. Jestem homo i mam dziewczynę. Zgadza się! Oj, o co chodzi? No to słuchajcie, chowamy jedyneczkę, a my przechodzimy do trzeciej rundy. Ja nie wiem, czy mogę użyć tego sformułowania, ale gejowe zajęcie, którym się zajmujecie. Czy macie takie hobby, czy coś? Ja generalnie mogę powiedzieć, że jestem jakby dziewczyną typu, że wykonuję bardziej takie męskie rzeczy i jakby takie bardziej, powiedzmy, no, męski charakterek i tak dalej. I nie wiem, ja sobie na przykład jeżdżę na motocrossie i no chyba nie wykonuję takich stricte gejowych rzeczy. U mnie chyba lepienie z gliny, lubię sobie pomalować. Na szydełku jeszcze próbowałam też bawić. Nie wychodzi co dobrze, ale jakoś tam idzie. No i w sumie chyba tyle. Szczerze, to ja nawet nie wiem, ja jedyne co robię, to ja oglądam jakieś anime tylko i w wolnym czasie jeszcze po nocach robię powery jaj z moim głosem, ale tak to to. To ja przez jakiś czas zaczynałam przy szkoleniach piercingowych się tym zajmować i może pójdę jeszcze w tą stronę, ale póki co się zajęłam za bardzo studiami. I przez jakiś czas miałam też zespół, taki alternatywę rockową z moją dziewczyną na perkusji, a ja na wokalu. Ja ogólnie jestem osobą wszelako plastycznie, nie powiem, że uzdolnioną, ale po prostu lubię robić różne rzeczy, jakby malować, lepić screeny, jestem też w sumie grafikiem komputerowym, więc wszystkie jakieś tam rodzaje robienia rzeczy manualnych, artystycznych, to jestem ja. No to ja też w sumie jestem taką bardziej artystyczną duszą, jeśli po mnie nie widać. No plastyk. Nie byłam w plastyku, a powinnam być. No to też maluję, lubię te makijaże robić. Pewnie nie wiem, co może się zaliczać pod gejowe aktywności. Myślę, że tak, patrząc ogólnie, to pisanie książki na Wattpadzie może być trochę gejową rzeczą. Tak, jest bardzo. Jestem w trakcie pisania mojego wielkiego dzieła, więc powiedzmy, że to jest moje gejowe zajęcie. Mi się jeszcze przypomniały gejowe rzeczy, jak tutaj rozmawialiście. Z moją dziewczyną oglądałam Hardstopę, tam gdzie wiecie, jest ten chłop, co nie, i on ten się tam jest takim geniem i niego tam nie akceptują i tak dalej, jeszcze to całuje w ogóle, Boże. Tak samo jak shipowanie Królewny Baleonowej z tą, co miała czarne włosy. Jak się pocałowali w tej ostatniej części finalnej, naprawdę to skradło moje serduszko. Teraz jej się przypomniało. Ciekawe. Ktoś tam mieliście w zeszłej rundzie jakieś pytanie, nie? Coś tam zaczynaliście? Z dyskryminacją? Nie, jeżeli ktoś ma jakąś historię, można powiedzieć, bo ja szczerze nie mam, więc... No ja tyle, że po prostu mnie tam wyzywali, no nie wiem, nękali, ale no, wyzywali mnie na tej wiosce. I... Tylko mnie pobili 3 razy, grozili śmiercią, to prawda. No i tam raz kosę pod drzewo. Ja akurat miałam taką sytuację, że szłam starówką sobie w Gdańsku i kojarzycie takie staruszki, co sprzedają kwiatki, co nie? Ja właśnie szłam z moją dziewczyną i z taką starszą, rozpadającą się panią, sobie myślę, pomogę jej i kupię od niej kwiatka, bo wchodzę do niej, dzień dobry, mogę kwiatka? Nie, tylko chłopak dziewczynie kwiatka kupuje, ty kupić nie możesz. A proszę państwa, kupić kwiatka? Nie możesz kupić kwiatka, proszę iść. Nie kupiłam kwiatka. Co za baba. Ja pamiętam parę lat temu, jak jeszcze wszyscy sobie kupowali te tęczowe torby. Szłam sobie z tą tęczową torbą, miałam czarną szminkę i przechodziłam sobie, jeszcze wtedy miałam erę na wszystkie kolory włosów. Dosłownie co miesiąc farbowałam na inny kolor. I przechodziłam sobie przy jakimś pomniku świętym i jakiś starszy pan zaczął na mnie krzyczeć, że wrota piekielne się przede mną otwierają, jeszcze mam szansę zawrócić w stronę Boga. Jezus, jakiś NPC z Diablo. Ja przeżycie w centrum Warszawy. Powiem wam szczerze, że ja totalnie nie wiem, co. Ja tak samo, ja po prostu mnie tak boli serce, jak ja muszę na kogoś głosować, bo nie mam pojęcia absolutnie na kogo. Słuchajcie, jak was boli serce na oskarżanie, to może powiedzcie, kto na pewno jest safe waszym zdaniem. Macie 4 minuty, to w sam raz. Dobra, 3 na 100%, naprawdę. 2, 5 mają flagi z tyłu. Ja jeszcze mogę dać dowód, bo moja polska flaga nie pomaga, ale mam jedną rzecz i ja ją znalazłam. Ej, dobra, a może takie pytanie, nie wiem, może to coś da. Jakiej muzyki słuchacie? Mnie top 1 na Spotify Wrapped w tym roku to Crystal Castles. Moje Wrapped nie było zbyt adekwatne, bo puszczam muzykę na imprezach. Była tam Lady Gaga, Rihanna i tak o Hemingway. A ogólnie to bardziej Nirvana. No ja ogólnie słucham bardziej, to jest dziwne połączenie, ale rocka, metalu i K-popu, więc... Głównie Melanie Martinez miałam w topce. Przez ostatnie 3 lata pod rząd miałam na pierwszym miejscu
koszulane. To ja na pierwszym miejscu miałem Boy Fantasy, ja nie wiem, czy będziecie to kojarzyć, ale to jest bardziej taki steampunk, coś w tym stylu, ale słucham też K-popu, ale na trzecim miejscu był Kat akurat. U mnie straszna mieszanka, nie wszystkiego słucham. No, ja też słucham wszystkiego, ale tak w większości to polskiego rapu. Generalnie z racji tego, że ja po części tworzę muzykę, z moim kolegą tworzymy team, no to jakby my tworzymy właśnie rap, więc się zdarzy rap, też jakieś śpiewajki i tak dalej, wiadomo, co nie. Nic mi to nie pomogło. Słuchajcie, macie 15 sekund, jeszcze dużo możecie przedyskutować. Kto nigdy nie farbował włosów, rękę w górę. Dobra, 10 minut minęło. Głosowanko, proszę państwa. Nie wiem, na kogo zagłosujecie. My też. Ja strzelam aktualnie. No dobra, trzecie głosowanie i znowu ktoś odpadnie, znowu jest przewaga. No i mniejsza, taka w stylu pierwszej rundy, bo 3 głosy zebrała ta osoba, a jest to osoba z numerem. 2. Serio? Też jestem zdziwiony, szczerze mówiąc. No ja też jestem w szoku trochę. No nie no, jestem mamą, mam dziewczynę. Zgadza się, to jest prawda. Po raz kolejny nie trafiliście, ojojoj. Czwarta runda, także pomyślcie dobrze, jeszcze przed wami tylko 3 głosowania. A ja włączam stoper, kolejne 10 minut. Zaczyna się teraz. Wszyscy oprócz szóstki są dla mnie podejrzani w tym małym stopniu teraz. Żeby wam jeszcze pokazać, czy jestem Pokemonem, to ja mam na sobie Snorlaxa aktualnie. Czas z dzieciństwa serialowe, albo bajkowe, albo filmowy. Gwen z Wyspy Totalnej Porażki i z Wiktorii znaczy zwycięstwo ta... Jezu, jak ona się nazywa? Jade. Jakby... Błagam. Ja... One by... Ja bym teraz za nie się tak wzięła, a wtedy jeszcze nie wiedziałam, że ja bym chciała się za nie wziąć. Zgadzam się. No to ja pamiętam, że była taka babeczka w Resident Evil, nie wiem, czy ktoś kojarzy, ale to była taka moja po prostu... Finaszu i Ferbie. Ona Vanessa chyba była, Boże, ta córka Dundersztyca. Ja ją tak podziwiałam. Finasza i Ferba się tutaj nie spodziewałem. Benetton w sumie. I było, nie wiem, ja pamiętam, że nawet ja jakieś sobie komiksy ze sobą i z Benettonem i ja jak o tym sobie myślę, to mi się słabo robi. Jeszcze miałem, pamiętam, figurkę Benetton. Nie wiem, jak to się odmienia. No, miałem jego figurkę i ja jeszcze miałem lalkę, która wyglądała jak ja trochę. I wtedy, zobacz, jak się z tym lalką działy. O Jezus! Miałem wtedy jakieś 5 lat, może! To mnie w stanie zrządzi, Zendaya, i ona jest dalej topka. Tu u mnie byłam, no nie aż taka mniejsza, ale jednak była młoda, to szczerze, South iCarly, co miał taki ostry charakter i tak dalej, co nie, taka była twarda baba, nie dała sobie wejść na głowę i teraz w sumie też mam dziewczynę, która jest strasznie taka, znaczy twarda, no jest taka, ma taki swój charakter, takiego pasura ma. A jaki jest ogólnie wasz typ taki laski albo chłopaka? Jakby ja mam w sumie trochę... Też jakby mi się każdy spodoba, jak ktoś ma dobry charakter, tak fajny, ale jakbym zobaczył tą osobę na ulicy. Ciemne włosy, takie długie, piercing przede wszystkim. No ale też, żebyś się ubierał tak trochę, nie wiem jak to nazwać, może god, coś w takim stylu god, emo, tak coś na takiej zasadzie. To jest ideał po prostu. No to ja ogólnie uwielbiam laski, które ubierają się na przykład takie fairycore, coś takiego trochę hippie. Właśnie piercingi też, Boże, i tatuaże. Ja tak marzę, ja zbieram teraz na tatuaż. Zielone oczy i rude włosy. To jest po prostu, do tego jakby piegi miała, to już bym ja po prostu nie wytrzymałabym. No to w moim stylu są takie starsze przede wszystkim, jakoś tak w okolicach 3 lat, a wyższe przede wszystkim. Włosy w sumie dłuższe od moich, czerwone albo czarne. I to jest zdziwienie, ale te włosy są różowe. Po prostu moja kamerka je przekłamuje. Mocne makijaże, takie trochę alternatywko zniszczy mi życie, ale nie do końca. No, tatuaże, piercing, jakby myślę, że tutaj jak najbardziej. Mój to definitywnie blondynki. Zupełne moje przeciwieństwo, bo blondynki z jasnymi, najlepiej takimi błękitnymi oczami, czy opisuję teraz moją dziewczynę, być może trochę simpowe, ale generalnie styl coś pomiędzy streetwearem, ale czasami też potrafi się ubrać tak boho. Połowy tych słów nie rozumiem. Ciemne włosy, zielone oczy, piercing, tatuaże, niższe ode mnie i też troszeczkę opisuję swoją dziewczynę. Ubiór bardziej w ciemne kolory. Ciemniejsze włosy, niższe ode mnie, bo ja mam troszeczkę kompleks rosy, to musi być niższa. No i miła, tak, wiadomo, z charakterkiem. No wiadomo, by też akceptowała siebie, miała pewność siebie taką. Też być może właśnie opisuje moją dziewczynę, ale nic nie jest pewne. Okej, to mam jeszcze pytanie. Ogólnie zakładam, że wszyscy na pewnym etapie byliście w związku. Czy macie jakąś taką randkę, która wam szczególnie zapadła w pamięć, taka po prostu... Bo z doświadczenia jakoś tak kojarzy, że osoby homo mają fajne randki. Jak ja zaczęłam kręcić z tą laską z mojego liceum, to wzięłam ją nad taki strumyk, gdzie byłam kiedyś z rodzicami i sobie tam
tam leżałyśmy i w ogóle było ultra słodko i grałyśmy w planszówki. Moja taka najbardziej miło wspominana randka to właściwie pierwsza z moją byłą dziewczyną, jak byłyśmy w parku z pokazem świateł. To był ogólnie około rok temu, taki właśnie też czas świąteczny, no i być może właśnie do tego, co tak dobrze wspominam, bo chodziłyśmy sobie po ładnym ogrodzie, wszędzie były ładne lampki, później był właśnie pokaz takich 3D świateł, a później się wymieniłyśmy prezentami takimi już bardzo uroczymi jakimiś laurkami w ogóle, więc było mega słodko. Najlepiej to chyba wspominam też te początki, jak z moją dziewczyną pojechałyśmy do mojej rodziny tam na wieś. Ja to po prostu kocham takie klimaty w stylu pole wieczorem albo przy wschodzie słońca i paruje jeszcze od ziemi. Boże, cudowne. Wtedy jakby wszystko się zaczęło. My chodziłyśmy wieczorami, wyjeżdżałyśmy na rowery na cały dzień. A teraz z takich nowszych to we wrześniu byłyśmy na kilka dni w Walencji i też było super, hiper romantycznie i fajnie. To u mnie jest bardzo źle z jakimiś randkami, bo moje związki to była jedna wielka patologia. Najlepsza randka to było jak mój były zabrał mnie na pizzę i to dosłownie to jest całość po prostu. Jakby to kiepsko. To u mnie wyglądało tak, że zaplanowałam cały dzień, pojechałam po moją dziewczynę na uczelnię, z uczelni do papugarni, z papugarni do mnie do domu, zamówiłam jedzonko, bo nie lubię jeść w restauracji. Wieczorkiem zabrałam ją nad takie jeziorko i przygotowałam takie duże lampiony, które się podpala ogniem i lecą do góry. Potem się zorientowałam, że to jest troszeczkę nieekologiczne. Ale przeuroczy. Spoko, Poznań się zorientował po 20 latach robienia nocy kupały. Wszystkie radki, które mieliśmy, były naprawdę wspaniałe i bardzo dobrze je wspominam, ale chyba taką, którą najbardziej spada ich pamięć i z którą się wiążą jakby największe emocje, to była nasza półrocznica, bo wtedy jakby moja kobieta miała pracować przez cały dzień w pracy, bo sobie wzięła dwie zmiany. Wcześniej było słowo, że półrocznicy nie spędzimy razem. Poszłam ze szkoły do domu i patrzę, moja jest w sukience. Ja takie, mamo, gdzie ty się wybierasz? A idę na randkę. Aha, no dobrze. Patrzę do salonu, a ta moja kobieta w pięknej sukni, tak? Tu po prostu jest obrót, sobie tam jest jedzonko, wszystko, co nie klocki Lego, prezencik. I po prostu no prawie, że płakałam wtedy, tak szczerze, jak zobaczyłam, że ona tam jest, a miała i nie wysłał naszą półrocznicę i to było cudowne uczucie. Dobra, słuchajcie, bo jesteśmy już po czasie. Nie zadamy już teraz żadnego dodatkowego pytania. Teraz będziemy mieli czwarte głosowanie. Chowam kamereczkę, zastanówcie się, kto jest podejrzany najbardziej. No i co? Głosujemy. Ja ogólnie jestem pod wrażeniem osoby hetero, że się tak dobrze ukrywasz. Tak, prawda. Słuchajcie, zobaczymy. Zobaczymy, czy dobrze się ukrywa, mam wyniki głosowania. Osoba, która odpadnie, zebrała 4 głosy, spora przewaga. 4 głosy dla czwórki. Niestety z nią się teraz pożegnamy. No trudno. No niestety, jakby nie okłamałam was, jestem lesbijką. Zgadza się! To już trzeci błąd pod rząd. To jest niemożliwe. Zostało 5 osób i 2 rundy. Może jakieś bardziej szczegółowe pytania? Nie wiem. Ja mam problem z siódemką. Nie wiem czemu. Patrzę na ciebie, mam takie nie, no to jest nie halo. Bo jakby my na początku sobie wzięliśmy do siebie, że mówi, że siedzi w mieszkaniu swojej dziewczyny. Ale przecież absolutnie to jakby nie musi być mieszkanie dziewczyny. Nie słucham K-popu. Mogę wam pokazać wszystkie karty i w ogóle nie wiem jak, o, tak? Ja mam taką pustkę w głowie, w sensie, ja wierzyłam naprawdę, że mój radar jest okej. Okay. Ja też. Ten pierwsza wygłosowana osoba tak dała nam takie morale tak. Podnieść. No, bez filmu. Ja już mam pewna, że nie, no druga, to strzelimy drugą, tak. Jak nic. Ja już tak będzie jak taki krótki odcinek w ogóle wyjść. Tak, dosłownie. No i będzie długi. Ja mam, ale wątpię, żeby to coś dało. Czy wychodzicie na paradę równości? Byłam na jednej. Też byłam na jednej. Osobiście nie miałam nigdy okazji, ale byłam na strajku kobiet. A po prostu naprawdę równo się zawsze tak było, że gdzieś tam wyjeżdżałam i tak dalej. I znaczy bardzo chciałam być zawsze. Byłam na strajku kobiet, tak? Tu kobiety i tu kobiety. A jakiś taki typowo serial, gdzie na przykład nawet są poboczne wątki dwóch dziewczyn lub chłopaków. Oglądałam Orange is the New Black 3 razy. Kurwa, 3 razy. Ja? Nie. A, no. Proszę. Ja zaczynam za każdym razem, sorry. Nie no, no, proszę. Nie no, ty mów, nie no. Jaka kulturka. Ja teraz oglądam The Fosters. Zaczęłam to oglądać, to jest stary w ogóle serial, 5 sezonów ma, ale generalnie akcja kręci się wokół tego, że para kobiet homoseksualnych adoptowały dzieci. Bardzo fajny serial, polecam. Ja raczej bajki, kreskówki. W kreskówkach akurat tutaj jest duże pole do popisu, bo Sobie Dom mam. A o Boże. Ma motyw właśnie LGBT, no i ja po prostu wielbię to. To chyba też jest jakiś trochę
ślepy zaułek. To oglądanie danego programu raczej nie wyklucza nikogo. A jakiś macie takich aktualnie, pomijając fakt, że jesteście w związku, takiej celebrity crush? Tak? The Rock. Oczywiście, że tak, on przecież taki mięśny, on jest taki wielki, Boże! Po prostu niezniszczalny człowiek. Przepraszam, że przerwę, ale jeżeli jesteś lesbijką, to wiesz, to tak bardziej kobieta, The Rock. To trochę chyba spalony temat. Mała wtopa. Gdyby kiedyś na przykład moja kobieta miała mieć dzieci, co nie? A jak w domu ze mną nie może zrobić dzieci. Jakby na przykład miała mieć dziecko i moja kobieta miałaby sobie wybrać jakby, wiecie, plemniki od kogoś, to byłby to The Rock. Ja wtedy w pewnie tak sobie pochowałabym to dziecko. Mamy jeszcze minutę. Szybko, ile macie kolczyków? Kurwa, raz, dwa, trzy, razem, pięć, sześć. Oj, dużo. 11. Przedostatnia runda, musicie się dobrze zastanowić nad waszym wyborem. Oprócz tego głosowania będziecie mieli tylko jeszcze jedno. Nie zmarnujcie swoich głosów. Chodo, jesteś niesamowity, że takie osoby dobrałeś, naprawdę. Ach, weź przestań, no co ty. Mamy dwie osoby, które zdobyły po dwa głosy. Także mamy remis, nikt w tej rundzie nie odpadnie, ale za to mogę wam powiedzieć, kto te dwa głosy zebrał, tak żeby to wam jakoś pomogło. A dwie osoby, które dostały po dwa głosy, to numerki 3 oraz 7. Nie wiem, co zrobicie z tą informacją, możecie się zastanawiać w jakikolwiek sposób chcecie. Pamiętajcie, to jest ostatnia runda, ostatnie 10 minut na dyskusję, miłej rozmowy. Tylko impostor zagłosował na trójkę, tak na dobrą sprawę. Ja uważam, że generalnie teraz to są strzały absolutnie na ślepo i musimy znaleźć jakąś taką mocną poszlakę. Nie robił ktoś notatek w ogóle? Ja myślę, że tutaj już nie ma czasu na bycie grzecznym, jeżeli macie cokolwiek, co waszym zdaniem jest podejrzane, wytaczajcie to. Szóstka, mam pytanie. 100% wolisz chłopaków? Tak. 200%. Tak, 200%. Okej. Okay. Mogło być też, że na odwrót jest po prostu, na przykład. Ale w sumie dałaś mi do myślenia. Bo przez wszystkie rundy jakoś tak najbardziej wykluczałam szóstkę. Bo jakby wiedział, że nie będziemy na niego głosować. Ja nie wiem, autentycznie chcę wam mogę pokazać. No mam polską flagę, ja nie mam LGBT flagi. Ale... Nie musisz mieć flagi, tylko czy na przykład nie bolisz dziewczyn? Nie, ja absolutnie... W sensie nie, że ja mam coś do kobiet. Ja nie do was nie mam. I naprawdę ja nie wiem, co ja mogę powiedzieć, żeby te oskarżenia nie padły na mnie. Bo i tak czy siak należysz do LGBT. I pytanie, czy Hodo by zrobił coś takiego, że dałby osobę, która może zbić przez to podejrzenia. No, czy zrobiłby? Hodo tak uwielbia mieszać. Jak widzę te odcinki, za każdym razem są takie osoby, które się po prostu perfekcyjnie wpisują we wszystko, ale mają tą jedną cechę, która nie pasuje. Ja jestem niewiniątkiem! Nie, no ja mam wrażenie, że mógł tak zamieszać. No to i nie byłby... wiem, czy to jest moment, w którym możemy ryzykować aż tak, ale kurde. Nie, widzicie tą rezygnację w oczach szóstki, a myślę, że naprawdę. No, serio, róbcie tym, co chcecie, ale... Znaczy teraz musisz się bronić na każdy możliwy sposób, bo musimy podjąć decyzję, to jest ostatnia decyzja. Broń się, jeśli jesteś w stanie, to się broń, to szukamy kogoś innego. Co ciekawe, szóstka nie dostała żadnego głosu w przedniej rundzie. No, ja w ogóle początkowo myślałem, że to jest 7, ale teraz, tak szczerze, to moje podejrzenia spadły na 9. Uuu, oskarżanie się nawzajem, pyk, pyk, pyk. Ten rok nie ten, tak jakoś mnie przytrzymuje. No, ten rok jest gigaczadem, tak, no kto by się w nim nie kochał, no przyznajmy to szczerze, tak każdy się w nim kocha, nie? I tak patrzę na was i dwójka na pewno nie, no bo nie. Ale tak szczerze, jeśli chodzi o trójkę, to znam dziewczyny, które wyglądają podobnie, mają styl, i w ogóle malują się w ten sposób. I ślicznie to wygląda, ale orientacje są różne, więc ciężko jest tak stwierdzić. Czuję takie po moim pierwszym związku obrzydzenie do chłopów, w sensie po moim pierwszym związku z chłopakiem, że teraz na tą chwilę ja bym nie potrafiła po prostu być z mężczyzną. I ja już po tamtym związku i jak już poznałam właśnie tą moją byłą dziewczynę, z którą byłam właśnie w liceum, to nie zadziała już więcej u mnie. Trójka w poprzednich rundach mówiła ze zbyt dużą pasją, jak tak w sumie teraz o tym myślę, o kobietach. Po prostu tak gadam. Właśnie ja mówię, że dobrze, bardzo dobrze. Nikt nie podejrzewa chyba piątki. Teraz tak analizuję piątki. Teraz każdy już jest podejrzany. No let's go. Heteroseksualna osoba raczej by nie miała jakiś flag, tak mi się wydaje. Chyba, że to jest podpucha i ukradła siostrze. Nie, ja już skupiałam. Słuchajcie, ostatnie 2 minuty, nawet mniej niż 2 minuty. Ja rozważam tylko właśnie bi, ale skoro nie może być bi, to daj szóstkę. Ja też jak na razie rozważam szóstkę, bo jakby może być tak, że się zamienił to sobie. Widzicie. Kurde, nie strasznie. Nie chcę zrobić dziary. Mojemu kotu chcę kupić jedzenie, bo on nie ma jedzenia. Ale teraz granie na emocjach. Chyba jest mieć dla siebie 500. Właśnie. Nie.
zgłupiałam już w takim stopniu, że już rozważałam absolutnie wszystko. Osoby, które bym spotkała na ulicy i od razu bym wiedziała, że są homo, to teraz też je rozważałam pod kątem heteru. Teraz nawet ja się zastanawiam, czy ja jestem homo po prostu. Wiesz, możesz zagłosować na siebie, nie ma problemu. Koniec. Już dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Teraz będziemy tylko i wyłącznie głosować. Jeżeli teraz nie traficie, no to nic nie wygrywacie. Pamiętajcie, w waszym gronie jest jeszcze jeden agent. Wybierzcie mądrze. Słuchajcie, oskarżenia w tej rundzie padły na wszystkich dosłownie. Każdy, chociaż przez moment był podejrzany, ale na samym początku rundy i przez większość czasu podejrzana była szósteczka. Pytanie teraz, czy to się odzwierciedli w głosach? Błagam, nie rób tego i nie przedłużaj. Cztery głosy padły na szósteczkę. Niestety. I możesz nam powiedzieć od razu, jaka jest prawda. Jestem niestety homo, ale mam to tatuaż. Dobra, to trójka, to możesz się ujawnić. Tylko za głos trójka. Hetero. Ajajaj, będzie jakaś nagroda pocieszenia? Niestety nie. Nie wierzę, że mi się udało. To już wszystko na dziś, dzięki za oglądanie. To jest playlista z innymi filmami w tym stylu. A jeśli chcesz wystąpić w moim filmie, to obserwuj mnie na Instagramie i wbij na Discorda. Tam dodaję informacje o konkursach.